Dzień dobry, nazywam się Jakub Chmielewski. Jestem jednym z trenerów w firmie EMT Systems. Dzisiaj zaprezentuję użycie nowego języka CEM, który pojawił się od T17 i jest dostępny zarówno dla sterowników 1200, jak i 1500. A więc przechodząc do od razu naszego oprogramowania TIA Portal, dodaję nowy blok, function block, czyli fback. Tworzę funkcję w języku CEM. Jest to oczywiście język dostępny tylko tak jak graph dla fbacków, ze względu na to, że potrzebuję obszar danych statyków, ze względu na funkcje, które wykorzystuję wewnątrz. Co dalej? Mając taki bloczek, tworzę dla niego jakieś wejścia. Wejście pierwsze. Stwórzmy sobie na początku 3 wejścia oraz 3 wyjścia. Taki bloczek należy oczywiście wywołać we fbacku, aby stworzyła się do niego instancja. I dla ułatwienia prezentacji stworzę watch tabelkę, do której dodam moje wejścia i będę mógł te wejścia załączać, wyłączać skrótem klawiszowym Ctrl F2, Ctrl F3, aby było nam przyjemniej to przetestować. Język Cause Effect Matrix jest to język przyczynowo-skutkowy. Tworzymy nasze przyczyny zadziałania, czyli przykładowo wejście pierwsze. Przyrównujemy, że musi być równy 1, wtedy nasze wyjście pierwsze ma się załączyć. Operatory są dosyć podobne do operatorów z języka graph. Jest to N, S oraz R. Set, reset, N. Tak długo jak warunek jest spełniony, tak jest to nasze skrzyżowanie spełnione i wyjście jest załączone. Mogę oczywiście wpisać to skrótowo za pomocą skrótów z klawiatury, czyli w zasadzie litery N, S oraz R. Coś takiego możemy podegrać do sterownika. Po podegraniu do sterownika będziemy mogli przejść w online za pomocą okularek. Oczywiście pamiętając o tym, że TIA wymaga podania na nowo ścieżki podglądu, albo zamykamy okno, albo na nowo podglądamy i będziemy w tej chwili załączać wejście pierwsze i widzimy, że wyjście pierwsze jest załączone, ponieważ ten warunek jest spełniony. Wyłączam wejście pierwsze i warunek jest niespełniony, więc wyjście pierwsze jest wyłączone. Teraz możemy sobie zanegować naszą wartość efektu pierwszego, czyli tak naprawdę troszkę z języka FBD, takie małe kółeczko się tutaj pojawiło. Dodatkowo jednocześnie dodam kolejne wejście, wejście drugie, również operator przypisania i dodam osobne, kolejną wartość porównania, czyli N. Będzie to oczywiście wymagało przeze mnie reinicjalizacji bloku, czyli wszystkie zmiany w naszej macierzy wymagają podegrania na nowo instancji, reinicjalizacji tej instancji. Teraz podając na nowo ścieżkę, załączając okularki, widzimy, że żadne z tych warunków nie są spełnione. Nasze wyjście z efektu pierwszego jest zanegowane, czyli jest jedynką. Jeżeli teraz załączę, to mam moje wyjście. Efekt jest spełniony, pierwsze wyjście jest wyłączone. Jeżeli załączę obydwa sygnały, to zobaczymy, że niezależnie, który sygnał jest załączony, to wyjście, efekt pierwszy jest spełniony. I to jest tak naprawdę funkcja OR. Gdybyśmy chcieli teraz stworzyć dla wyjścia drugiego funkcję AND, jak to należy zrobić? Robimy to poprzez operator zgrupowania 2N. Operator zgrupowania powoduje, że teraz nasze wyjście, nasz efekt drugi zostanie załączony dopiero w momencie, kiedy obydwa warunki będą spełnione. Po podegraniu do sterownika podajemy na nowo ścieżkę podglądu. I teraz załączając wejście pierwsze, widzimy, że jest połowa tego warunku spełniona. Załączając wejście drugie, mamy pełny warunek spełniony, wyjście drugie jest załączone. I ostatnią rzecz, którą bym chciał Wam pokazać, jest to załączenie
set, reset oraz N na trzech warunkach, czyli wejście trzecie, operator przypisany ponownie i zróbmy R, S, N. I operatorem przypisania przypisujemy to na wyjście. Podgrywając ponownie, reinicjalizując instancję. Przeanalizujmy obecną sytuację. Nasze wyjście trzecie zostaje załączone w momencie podania sygnału warunku drugiego, czyli wejście drugie, jak załączam. Wyłączam wejście drugie, zobaczmy, cały czas jest zasetowany punkt w naszej macierzy. Jeżeli chcę go wyłączyć, to naciskam wejście pierwsze, załączam wejście pierwsze, żeby nam się to wyłączyło i wtedy wyjście trzecie zostało wyłączone. Jeżeli jest operator N, to tak długo, jak on jest załączony, tak długo jest wyjście trzecie załączone. Uwaga, najważniejsza rzecz, jeżeli jakaś priorytet tych operacji, priorytet resetu jest najniższy w tym przypadku, czyli jeżeli ja załączę wszystkie trzy sygnały w zasadzie, to zobaczmy, nasze wyjście jest załączone. Wyłączę set, NK podtrzymuje. Wyłączę N, reset dopiero go skasuje. Załączę set, set od razu załącza wyjście. Wyłączę set, załączę reset, wyjście dopiero się skasuje. I ostatnia sytuacja, załączę N, N jest załączone, wyłączam N, wyłącza wyjście trzecie. To tyle, jeżeli chodzi o sam początek języka CEM i zapraszam na kolejną część naszego szkolenia, na którym będzie troszkę więcej smaczków podanych.